Hej, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dzisiaj zapraszam Was z mojej kuchni i będziemy sobie robić mierzymy, ale będzie to mierzymy supermarketu. To może dobrze, że jestem w kuchni, ale tak naprawdę kuchnia jest sama tego, że chyba tutaj najlepiej mi się to mierzymy nagrywa, bo tutaj mam światło, tutaj mnie też widać od stóp do głów mniej więcej, więc jak na dzień dzisiejszy robimy mierzymy w kuchni, a docelowo chciałabym to robić w przedpokoju, ale mam problem ze światłem. Dzisiaj nie będę się przebierać w marchewki, nie będę się odziewać jak słynna Lady Gaga w tym swoim mięsnej stylizacji, pamiętacie? Ale dzisiaj mamy tutaj haul ze sklepu Sainsbury's i powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, jak te ubrania będą wyglądać. Zamówiłam je online, z Waszego polecenia, bo właśnie ogólnie Wy cały czas chcecie hole. Jakkolwiek się nie zapytam, jaki chcecie film, to hol, za mało holi, za mało holi. Najlepiej jakby hole były codziennie, albo cały mój kanał był holami. No ale tak się za bardzo nie da. Ale jak mogę, to te hole oczywiście będę Wam nagrywać i fajnie jest też przetestować mi nowe sklepy. Więc tutaj coś dla dziewczyn, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, bo Sainsbury's jest angielski sklep. Ale dziewczyny z Polski, myślę, że to jest ciekawa sprawa, możecie też zobaczyć, co tutaj jest w sklepach, bo naprawdę ciuchy poprawiły się i zaczęły, mam wrażenie, że od czasu pandemii, kiedy wszystkie sklepy były pozamykane, tylko spożywcze były otwarte, no to wtedy te sklepy typu Tesco, Sainsbury, Asda zaczęły wprowadzać więcej ubrań i zaczęła się poprawiać tam jakość. Ja jestem fanką Tesco, byłam do tej pory, fashion. Natomiast zobaczymy tego Sainsbury'ego. Pamiętacie, w jednym z daily vlogów byłam w Sainsbury. Musicie to zobaczyć. Ten królik jest większy od niej. No, ogólnie w daily vlogu widzieliście, że podobało mi się kilka rzeczy i stwierdziłam, że zamówię online, także zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Wam przedstawić sponsora dzisiejszego odcinku, który też jest dość modowy i myślę, że dzisiaj będzie odcinek z lepszymi składami, bo w Sainsbury'em też mamy fajne składy, jak się okazuje, byłam w szoku. Ale dzisiejszym partnerem odcinka jest marka Lily Silk. Ja już z marką Lily Silk współpracowałam parę lat temu, miałam od nich poszewki jedwabne i koszule jedwabne, ale niestety poszewki wysuszyłam w suszarce, nie pytajcie, nie ma, ale podczas tej współpracy mogłam sobie wybrać poszewki jedwabne, więc zamówiłam sobie w odcieniu śmietankowym. Było bardzo dużo odcieni do wyboru, ale ja oczywiście wybrałam coś bardzo neutralnego, coś, co będzie pasować do mojej pościeli. Ja mam pościele tylko i wyłącznie w białym kolorze. Biało-śmietankowe, więc wybrałam też taką poduszkę. Ja sobie ją i te wszystkie rzeczy parowałam parownicą, bo nie ufam sobie z żelazkiem na tyle, żeby jedwab sobie nim prasować, więc polecam Wam właśnie używanie parownicy, bardzo szybko to leci. Fajnie chłodzi ta poduszka, ja jestem taką osobą, która w nocy lubi sobie przekładać, nie wiem, z jednej strony na drugą poduszkę. Ja mam ogólnie dwie poduszki, Mati musi mieć jedną płaską, a ja najchętniej, wiecie, mogłabym mieć trzy. Także jeżeli szukacie poduszki jedwabnej, to serdecznie Wam polecam. No i oprócz poduszek mam dwa sweterki kaszmirowe, które są przepiękne, z krótkim rękawem. Mam również bardzo ładny sweterek, który widziałam u Brave Karolci, tylko ona ma w paski. Zastanawiałam się, czy wybrać te w paski, czy wybrać ten granatowy. Koniec końców wybrałam granatowe, także możecie tutaj zobaczyć, jak on wygląda. Bardzo fajny skład. Na stronie Lily Silk znajdziecie kaszmir, znajdziecie wełnę merino i znajdziecie oczywiście jedwab. No i dwie kolejne rzeczy, to będą sweterki, takie same w różnych odcieniach. Jeden śmietankowy, jeden brązowy. Brązowy to jest taki piękny odcień wielbłądzi. I ja go tutaj paruję z taką marynarką, ale myślę, że też do czegoś innego też będzie super wyglądał. Jeśli chodzi o ten śmietankowy, to jest to idealna biel dla mnie, bardzo lubię, ale tutaj zobaczcie, zwróćcie uwagę na to, że mam ciemniejszy biustonosz i on tutaj prześwituje, więc będę musiała oczywiście zakładać do tego jakiś jaśniejszy. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, no to niestety rozmiarówka jest dość mała, więc jeżeli jesteście dziewczynami plus size 18+, no to niestety mało jest produktów w większym rozmiarze. Na przykład mam też piękną spódnicę jedwabną, która jest w rozmiarze 16, ale naprawdę brakuje mi do niej bardzo dużo, więc nawet jej nie zakładam. Ale pokażę Wam ją tutaj. To jest piękna midi spódnica, która jest wykonana w 100% z jedwabiu. I to jest taka maxi spódnica granatowa. I ja właśnie myślałam, że sobie tą spódnicę założę. Jaka piękna! Do tego, wiecie, sweterka. I myślę, że to byłaby piękna, elegancka stylóweczka, no ale niestety nie będzie. Także jeżeli szukacie pięknej, jedwabnej spódnicy, to
patrzcie na tabelę rozmiarów, no bo niestety ja myślałam, że jakoś się wcisnę, wiecie, jakoś wyżej w pasie przysunę, no ale koniec końców wyszło tak, że ona jest nawet maxi, bym powiedziała, zobaczcie, OMG, piękna. No ale może kiedyś do niej schudnę i ma kieszenie. Także jeżeli szukacie jedwabnych, kaszmirowych rzeczy wełnianych w naprawdę dobrych cenach, to polecam wam zerknąć na stronę. Ja mam tutaj rozmiar L tych t-shirtów, one też nie są duże, to jest największy rozmiar jaki był i są dość krótkie, więc ja muszę je nosić do wyższego stanu, więc myślę, że tutaj 14-16 to już jest max. Chyba, że wam nie przeszkadza, że właśnie będą takie krótkie, ale bardzo przyjemne. Już się nie mogę doczekać, jak będę je nosić. Tylko żebym ich nie wybrała w pracę, bo to będzie dramat oczywiście. Przechodzimy teraz do Sainsbury'ego, czyli klucz tego odcinka. Jeżeli chodzi o rozmiary, to brałam rozmiary 18-16. Dres wziąłam XXL, będzie tu dres, bo wyglądał fajnie. I również na stronie Sainsbury'ego to jest tu, więc jak się kiedyś może w lump, jak będziecie widzieć tu, T.U. To jest właśnie seria Sainsbury. I oczywiście nie wszystkie składy są dobre, natomiast można znaleźć naprawdę fajne rzeczy w przystępnej cenie. Wełniane z domieszką wełny, które nie kosztują milionów monet. Oczywiście nie jest to 100% wełna, ale tam widziałam niektóre swetry miały 30%, więc myślę, że całkiem spoko. Pierwsza rzecz to jest taka lniana narzutka w rozmiarze 18. Powiem wam, że jakość jest naprawdę świetna. W sensie nie wiem, jak to się będzie prało, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy typu wykończenie, tutaj nie ma żadnych nitek, wszystko jest ładnie uszyte, no tutaj powiedziałabym, że jakościowo, jak wyciągałam te rzeczy z worka, naprawdę są lepsze niż H&M, bo uważam, że H&M, ja lubię H&M, ale niestety mam wrażenie, że się bardzo popsuła jakość. Mam wrażenie, że w Primarku się polepszyła, a w H&M-ie się niestety popsuła, także zobaczymy, jak to będzie leżeć. Mnie się to właśnie kojarzy z taką stylówką, szkoda, że mam białego topu, ale wiecie, nawet na ten sobie przymierzę oczywiście. Ale do tego szerokie też lniane spodnie, lato, teraz wiosna, też zaraz będzie ciepło. W takim śmietankowym odcieniu, już wam powiem jaka była cena tego, powinna mieć 25 funtów, ale nie mało. Ale tutaj jest fajny skład. Tutaj mamy 69% bawełna i 31% len, co jest moim zdaniem super miksem, dlatego że len potrafi się bardzo miąć, odkształcać, a ja w ogóle tego nie prasowałam i myślę, że fajnie wygląda. Na sobie mam spodnie z Halary, które kocham i cały czas w nich chodzę. Mam nadzieję, że będzie to spoko wyglądać. To jest fajne, ale chyba za duże. Zobaczcie, bardzo fajne, a może nie za duże? To jest rzecz, której bym raczej nie zapinała. Myślę, że do spodni z wysokim, chociaż można zapiąć. Myślę, że do jasnych spodni all, cała na lniano. Myślę, że może to fajnie wyglądać do białego topu. Bardzo przyjemny materiał, naprawdę bardzo przyjemny materiał. Tylko ja nie wiem, czy ja się lubię w takim kołnierzu. Nie wiem, czy bym nie wolała, żeby był taki, wiecie, klasyczny, bo to chyba się powinno nosić zapięte. Czekajcie, zapnę to. Tak, to się powinno zapięte nosić, ale trochę za małe i za duże to jest moim zdaniem. Bo myślę, że to powinno być troszkę krótsze właśnie, ale taka garsonka. Ale nie wiem, czy w mniejszym rozmiarze bym weszła w biuście, chociaż mam tu dość dużo miejsca. Ale jest to fajne, tylko ja bym wolała, żeby jednak chyba to było krótsze, o coś takiego. Ale bardzo, bardzo fajny produkt. Nawet do tych spodni nie najgorzej, ale... Ciekawe, ciekawe. Myślałam, że to będzie troszkę sztywniejsze. To jest właśnie bardziej taka koszula niż katana. Może nie koszula, ale właśnie bluzka. Także tutaj bardzo fajna sprawa. Nie wiem, co zostawię z tego zamówienia i, cokolwiek zostawię. To mi się podoba, ale musiałabym sobie zmierzyć też, chyba mniejszy rozmiar, ale musiałabym sobie też zmierzyć właśnie do takich jasnych beżowych spodni. Albo do jasnych jeansów, też będzie fajnie. Bardzo mi się podobała granatowa marynarka w prążki, którą zamówiłam jako pierwszą, żeby zrobić to zamówienie i zrobić to mierzymy. Ale niestety okazało się, dostałam maila, że nie jest dostępna ta marynarka, ale mam inną marynarkę w odcieniu takiego ciepłego karmelu, karmelowego brązu. Tutaj mamy już rozmiar 16 i tutaj już niestety nie ma dobrego składu, bo tutaj jest sztuczna ta marynarka. Ale ten materiał jest taki dość sztywny, więc zobaczmy, bo ja nie lubię marynarek, które są tak mocno lejące. Ja wolę jakby było, żeby były trochę usztywnione, więc ta jest taka trochę bardziej sztywna. I tu jest napisane, że to jest oversize'owy krój, także zobaczymy, jak to wygląda. Bardzo ładny kolor, ale chyba trochę za krótka w ramionach, ale fajna. Fajniejsza niż, właśnie znowu, fajniejsza niż H&M, tak w dotyku jest
No słuchajcie, ja jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, bo ja zawsze omijałam Sainsbury'ego szorki mułkie, bo myślałam, że to jest jakiś chłam. A tu naprawdę spoko, aczkolwiek ja chyba bym wybrała większą tą marynarkę, chociaż wy mi powiecie pewnie, że to jest dobra. Ale ja bym chciała wór, ale piękny kolor. Dobra, jeszcze zobaczymy, czy się zapnę. Tu jest guziczek, zapnę się zapnę, ale nie zapinałabym się, bo tutaj trochę mało tego miejsca, ale ja też dzisiaj mam taką bluzkę, gdzie nie mam biustonosza, więc też mam cycki po kolana, ale tak mi wygodnie. Bardzo ładna, fajny materiał, on jest taki troszeczkę tłoczony, nie jest całkowicie gładki, nie wiem czy to będzie widać, ale nie zostawię tej marynarki, dlatego że mam piękną marynarkę w takim kolorze kaszmirowo-wełnianą z lumpeksu. Ale jak szukacie, to jest też komplet, można sobie spodnie do tego dokupić. Ale myślę, że większy rozmiar, 18 byłaby fajniejsza. Taki wór. To wtedy bym jeszcze to rozważyła, bo ta moja brązowa jest taka bardziej dopasowana. Kolejna rzecz to będzie torebka. Bardzo mi się spodobała. Wygląda trochę jak Celine Dupe. Kosztowała chyba 15 funtów. Troszkę przypomina mi te torebki z Marks & Spencer, które kosztują chyba 35 albo 40. Powiem wam, że jest bardzo fajnie wykonana. Tutaj jest usztywniana. Patrząc na nią na stronie, myślałam, że to będzie jakieś właśnie French Connection, bo mają również French Connection tam. Jakość jest naprawdę fajna. Tu jest taki klipsik. Więc zaraz sobie to też przymierzę do jakiejś kolejnej stylizacji. Ale powiem wam, że bardzo przyjemna torebka. Coś takiego na dzień, ale też eleganckiego, żeby było małe. Łatwo też się tutaj otwiera tą klapę. Zmieści mi się duży telefon, portfel na spokojnie. Bardzo fajna torebeczka. Powiem wam, że zamówiłam ją tylko i wyłącznie, żeby ją sprawdzić, ale nie wiem, czy jej nie zostawię, bo jest bardzo klasyczna. Myślę, że będzie w modzie cały czas. Bardzo fajna. Ale zmierzmy sobie może komplecik, bo mam tutaj top w paski i jeansy. Słuchajcie, ten top w paski ma tak świetną jakość. Tu jest napisane oversized fit, 8 funtów, granatowo-biały i ja wolę zamiast czarno-biały, granatowo-białe paski albo śmietankowo jakieś tam. Bardzo fajna, grubsza bawełna, krój taki workowaty. Znowuż jakoś uważam, że lepsza niż H&M przeciętny. Porównałabym do Marks & Spencer, naprawdę świetna i dobra cena. Bardzo mi się podoba taki marynarski styl i do tego wzięłam na próbę spodnie, bo ja wam powiem, że ja bardzo lubię spodnie z Tesco, jeansy, więc zmierzymy sobie również spodnie z Sainsbury'ego. Co za rozmiar? 16, oversize fit. Kurczę, nie wiem, czy zrobiłam dobrze z tym rozmiarem, no bo online to wiecie, ciężko sprawdzić, jak to wygląda, bo czasem piszą oversized fit, a to wcale nie jest oversized. Także zobaczymy. Ekstra! No i co? Chyba za szeroka, ale zaczekajcie, wrócę jeszcze z portkami. Witam was bardzo serdecznie, jest tutaj totalna zmiana otoczenia oraz mnie, dlatego że jest tydzień prawie później i okazało się, że jak montowałam wam tego vloga, to od momentu mierzenia tego t-shirtu nie nagrywałam, tylko gadałam do kamery wyłączonej. Także musiałam, już popakowałam rzeczy do wysłania, ale wyciągnęłam je na szczęście, jeszcze ich nie oddałam, także teraz dogrywam. I zmieniliśmy miejsce na przedpokój, spróbujemy sobie tu, dajcie znać gdzie lepiej, czy w przedpokoju, czy w kuchni. Także t-shirt jest super i te jeansy też są całkiem fajne, ale one mają przetarcia takie, których ja za bardzo nie lubię, ale nie powiedziałabym, że to jest stylówka Sainsbury'ego. Czekajcie, dam was troszkę wyżej i zobaczymy, czy mi to będzie widać. Proszę bardzo. To są takie właśnie mam jeans i założyłam brązowe mokasyny z Marks & Spencer, brązowy pasek również i ten t-shirt troszeczkę sobie wkasałam do środka, bo on jest taki dość mocno oversize'owy. Spodnie trochę wzięłam za duże, ale ja zawsze takie boyfriendy właśnie lubię wziąć w większym rozmiarze, bo one często właśnie są u mnie opięte na udach, a te nie są. Tylko wiecie, co mi się nie podoba? Te paski. W jeansach, ale ogólnie fajna jakość, taki gruby jeans z lekkim streczem. No i do tego oczywiście torebeczka. Myślę, że naprawdę
całkiem fajna stylówka, taka do latania na co dzień. Gdyby jeansy były całe granatowe, bez wytarć albo bez tych pasków, to myślę, żebym zostawiła. Zastanawiam się właśnie nad tym t-shirtem, czy go sobie nie zostawić, bo naprawdę bardzo fajna opcja. Bardzo przyjemny, fajna bawełna, granatowo-biały, więc nie czarno-biały. Ja unikam czarno-białych pasków, wolę właśnie jak jest coś mniej kontrastowego. Chciałabym był śmietankowy, to jeszcze lepiej, ale myślę, że bardzo fajna stylóweczka. Dałabym temu 8 na 10. I gdybym spotkała kogoś tak na ulicy, to nikt by nie powiedziała, że jest sam zdarem. Tylko można spokojnie to powiedzieć, że jest jakiś Max Spencer, nawet kos, bym powiedziała. I słuchajcie, kolejna rzecz, którą zamówiłam, był to dres. I zamówiłam go w rozmiarze XXL i jest naprawdę bardzo duży. I jak ja go wam mierzyłam, czy ja już go wam zdążyłam pokazać, czy nie? Chyba nie. Ale on ogólnie, no widzicie, jest bardzo duży. I ja zamówiłam kolejne dresy w mniejszych rozmiarach. Także zamówiłam ten sam dres, bo jest bardzo fajny, bo ma średniej jakości, średniej grubości materiał, 100% bawełna organiczna, szerokie, z kieszeniami. Także zamówiłam sobie L-ki i zamówiłam sobie również bluzę do tego, też mniejszą. I zmierzam już po prostu te mniejsze, no bo te sobie odpuszczam, no bo no widzicie, no nie potrzebuję takiego dużego rozmiaru, także zmierzę sobie mniejsze i zamówiłam również w odcieniu takiego brązu, szarego brązu, ale na żywo to trochę chyba będzie wyglądać jak piżama, także zmierzę oba kolory i podejmę decyzję, czy zostawiam. Dobra, tu jest ten dres, jak widzicie, on jest w takim odcieniu kamienia, ja na to mówię, bo to nie jest do końca brąz, to nie jest do końca szarość. Myślę, że będzie to idealny kolor dla zgaszonych jesieni i dla zgaszonego lata. Bardzo zgaszony, neutralny odcień. I teraz tak, tutaj mam właśnie L-kę i tutaj spodnie. Spodnie moim zdaniem są super, tylko ta bluza jest dość długa. Czekajcie, pokażę wam, jaki mam z tym problem. Jeżeli ja wyciągnę bluzę w ten sposób, no to beznadziejnie to wygląda. Ja mam podobną bluzę z H&M, która jest właśnie krótsza. Więc tutaj dla mnie najlepiej będzie, jak ja sobie tu podciągnę. Nawet można sobie, myślę, wsadzić pod biustonosz ten ściągacz. I wtedy nam się robi coś takiego. Zarąbisty materiał, naprawdę. Świetny materiał, naprawdę super jakość, ładny kolor, ale nie wiem, czy nie wolałabym czarnego. Kieszenie, więc super, no i przede wszystkim szeroka nogawka. I również na jakiś spacerek można się wybrać, nawet do miasta do łażenia. Także to jest coś bardzo wygodnego. Ja właśnie na to mówię elegancki dres, może nie elegancki, ale taki wyjściowy. Miałam dres H&M, który był moim wyjściowym dresem, ale to było 2 lata temu i już go zciurałam, także pasowałoby go wymienić. No i on jest naprawdę wysoko i wiecie, że nagrywałam osobny odcinek, mierzymy same dresy, tam koniec końców nic nie zostawiłam. A to jest fajne, tylko ta bluza się idealnie nie układa, bo ona jest właśnie długa. Ale jeżeli szukacie czegoś w takim kolorze, to bardzo serdecznie wam polecam, Sainsbury's, super jakość. I teraz zmierzymy te same rozmiary, tylko czarny. Dobra, chociaż wyglądam blado, bo to czarny, ale no ten dres jest świetny. Więc znowuż mamy tutaj L-kę i czarne, szerokie spodnie. Fajne. I znowuż, tutaj jak tak zrobię, to nie fajnie wygląda, ale jak sobie właśnie to znowuż podwinę i wiecie, te spodnie naprawdę są fajne, luźne. Wsadzę sobie tutaj, oczywiście mogę sobie tutaj zacisnąć jeszcze tym sznureczkiem. Jak sobie tutaj zacisnę, tutaj trochę brzuszka nie podstaje, a co? Super, to mi się mega podoba. Fajne. I do tego trybunia. Myślę, że do tego wyglądałyby czarne samby. Ale nie jest to moja rzeczywistość, dlatego że samby są dla mnie po prostu za wąskie. Ale jakieś czarne sneakersy, białe też, myślę, że super wygląda. Jak zobaczcie, szeroka nogawka. Materiał świetny. Jeżeli macie Sainsbury'ego gdzieś dostępnego stacjonarnie, to przejście się, dotknijcie sobie. 100% bawełna organiczna, bardzo przyjemna, nie za gruba, idealna na teraz. Także ja zostawiam sobie na pewno te geterki, dresy i tą bluzę też, żeby mieć komplet. Bo ja co prawda mam czarną bluzę, ale już ta bluza jest prana i wiecie, czarny to będzie inny odcień czarnego. Zastanawiam się nad tym t-shirtem w paski, także zobaczę sobie, jak on wygląda też w aparacie.
na którego się zastanawiam, ale nie wiem, czy ją zostawię, bo czuję, że znajdę coś lepszego jeszcze w tym stylu. Także się zastanawia. Te rzeczy z początku, że nie pamiętam, co tam mierzyłam, to lniane, musiałabym mieć mniejsze, ale ogólnie powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona. Serdecznie polecam zajrzeć sobie. Zostawię wam linki albo numery referencyjne do tych rzeczy. Dresik koniecznie musicie sobie spróbować, jeżeli szukacie czegoś wygodnego z szeroką nogawką, myślę, że to fajnie, elegancko wygląda. Oczywiście dziękuję Marceli Lisling za sponsorowanie tego odcinka. Jeżeli macie ochotę skorzystać z kuponu, to zapraszam. Dajcie znać, czy podoba wam się mierzymy sobie w przedpokoju, bo myślę, że to jest fajna opcja, bo mam tu dość dużo miejsca. Widać mi od stóp do głów i mam tu, no, ogólnie dużą przestrzeń. Także bardzo, bardzo wam dziękuję jeszcze raz i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!